witajcie moi kochani, na czym polega dzisiejszy odcinek Sekretów Sąsiadów? Ano na tym, że stary miał nową kobietę. Mam nadzieję, że rosołek niedzielny zjedzony, tam cały obiadek też. No chyba, że jecie oglądając paradoksy, to też jest git. Ale jeszcze bardziej mi zależy na tym, żebyście mieli dzisiaj dobry humorek. Dlatego nawet jeśli jest zły, to postaram się to zmienić, użyję wszystkich swoich sił. I mam nadzieję, że paradokument też będzie ze mną współpracował. No, także ja jestem Frederico Gonzalez, zapraszam was do oglądania całego odcinka i lecimy. Wszyscy mamy sąsiadów. Ale czy wiemy, kim oni są? To jest Agata. Mieszka ze swoją mamą Julią. Przeniosły się do tego domu 6 miesięcy temu, kiedy ojciec Agaty, bogaty przedsiębiorca, zostawił jej matkę dla innej kobiety. Dla nastolatki sytuacja jest nieznośna, tym bardziej, że jej ojciec mieszka wraz ze swoją nową przyjaciółką Edytą bardzo blisko, w ich dawnym rodzinnym domu. Do czego będzie w stanie posunąć się Agata, żeby jej rodzice byli znowu razem? Najlepiej tak, by się do niczego nie posuwała. Bo skoro ją zostawił dla Edytki, no to najwidoczniej już Juli nie kochał. Taka jest smutna prawda. Rodzice Agaty rozstali się 6 miesięcy temu. Od tej pory sytuacja jest napięta. To wojna z Edytą, która znajduje przyjemność, drwiąc z sąsiadów. Dzień dobry, Agatko. Dzień dobry, Julio. Co się stało? Bardzo źle wyglądacie. Trzeba się więcej uśmiechać. Mogłabyś powtórzyć? Ej, co ty? Oszalałaś? Przestań się! Zwariowałaś, dziewczyna? Chyba widzisz, że ciężko mi się uśmiechać i to przez siebie. No uspokójcie się. Przestań, popatrz na siebie, biedaczko, jesteś żałosna. Agata! To raczej ty jesteś żałosna, Edytko. Po co w ogóle z nimi rozmawiasz, skoro ich nie lubisz tak bardzo? Chociaż pewnie jest zbyt głupia, żeby wiedzieć, kiedy się nie odzywać. Nie dawałam rady już tego znosić. Mama była zupełnie przybita, a tato nie rozmawiał z nią od tygodni. A Edyta musiała oczywiście jej dokuczać. Przecież miała wszystko, czego chciała. Mieszkała w naszym domu. Czego więcej potrzebowała? Przykro mi, skarbie. Straciłam zimną krew. To już się więcej nie powtórzy. Zdajesz sobie z tego sprawę, że posuwasz się do bijatyk i to na ulicy? Wiem, to niepoważne. Nie no, bez przesady, ja bym tego nie nazwał bijatyką, to była taka lekka przepychanka raczej. Wyprowadzimy się stąd. Pożyczę pieniądze i znajdziemy mieszkanie. Posłuchaj, to jest zbyt bolesne dla mnie. Nie mogę widywać ani jednego, ani drugiego. Mamo, nie. Ta kobieta, przecież ona mieszka w naszym rodzinnym domu. Jak my się wyprowadzimy, to ona... No wygra i ty nigdy już do ojca nie wrócisz przecież, no. No i co z tego? Dobrze, że do niego nie wróci. Ale Agatko, spójrzmy realnie. Ona jest ładna, wspaniała. Nie mam żadnych szans. Mamo, proszę cię, nie mów tak, to nieprawda. Miałam niespełna 20 lat, kiedy poznałam Wiktora. Byłam pewna, że to mężczyzna mojego życia. Wiedziałam, że ona go w końcu zostawi. To znaczy, miałam taką nadzieję. Jeśli nic bym nie zrobiła, to moje marzenie, żeby mieć rodziców znowu razem, nigdy by się nie spełniło. Ale miałam plan i wydawało mi się, że mógł się powieść. Tylko moja mama nie mogła się poddać. Jeśli plan by wypalił, to Edyta w końcu przestałaby niszczyć nasze życie. A, te plany dzieciaków w paradokumentach zawsze są cudowne. Ciekawe, co tym razem wymyśli, bo ja na przykład bym jej dolał zgniłe jajo do perfum, żeby śmierdziała. No wtedy na pewno by z nią zerwał. Żeby odzyskać rodziców, Agata jest gotowa na wszystko. Nawet na przysporzenie sobie kłopotów. Cześć. O, cześć, kochanie, jesteś już. Zmordowana jestem. Tyle pracy. A co tutaj tak śmierdzi? A nic, spaliłam stary papier tylko. Papier? Co to jest? Agata nie przykłada się do nauki, opuszcza zajęcia lub przychodzi kompletnie nieprzygotowana. Ma zbyt wiele nieusprawiedliwionych nieobecności. Agata, co to jest? W tamtych czasach usprawiedliwienia było jeszcze problemem. A teraz ze dziennikiem jest super, bo jak się spóźnię, to sekundę po wstawieniu tego spóźnienia już sobie to usprawiedliwiam. Nie wiem, no, mamo, przesadzają, przecież chodzę na większość lekcji. Kpisz sobie ze mnie? Na większość lekcji? Wytłumacz mi to! Nie mam nic do tłumaczenia. W każdym razie tobie wszystko jedno, tacie też. No, o właśnie, proszę bardzo. Pójdź do niego i zapytaj się, co on sądzi na ten temat. Kpina, jakie oceny słabe.
Halo? Wiktor? Tu Julia. Nie, nie w tej sprawie dzwonię. Posłuchaj, przekaż Edycie, żeby w końcu przestała się znęcać nade mną. Halo? Słyszysz mnie? Myślałem, że dzwonisz mu opowiedzieć o szkolnej sytuacji Agaty, a nie rozmawiać o Edycie. O Agatę chodzi. List ze szkoły. Musimy się spotkać i porozmawiać. Agata zawsze była dobrą uczennicą. Odkąd odszedł Wiktor, było mi bardzo ciężko, że nie zauważyłam, jak ona cierpi. Wystarczyło spojrzeć na jej złe oceny. Musiałam w końcu porozmawiać z Wiktorem. Udało się. Byłam pewna, że mama zaraz zadzwoni do taty. Rozmawiali ze sobą po raz pierwszy od wielu tygodni. A to przyjemność wiedzieć, że się w czymś zgadzają. No, zgadzają się z tym, że powinnaś się lepiej uczyć i nie opuszczać lekcji. Każdy rodzic raczej tak uważa i nie sądzę, że to ich jakoś mega zbliży do siebie. Agata jest zadowolona. Tak jak się spodziewała, jej ojciec jest bardzo zaniepokojony z jej powodu. Nastolatka ma nadzieję zasiać ziarno niezgody między nim a Edytą, jego nową partnerką. Ale czy właściwie ocenia swoją macochę? To wszystko, co wokół niej się dzieje, to dla niej trauma. Powinienem był być bardziej ostrożniejszy. Myślę, że posunęliśmy się zbyt szybko i za daleko. Powinnaś była zostać w twoim mieszkaniu, w domu. Przynajmniej do czasu, dopóki ona nie przywyknie do nowej sytuacji. No okej, jeżeli chcesz, to mogę pójść teraz. Ależ nie to chciałem powiedzieć. Ale sama rozumiesz, że nie jest dla niej łatwe widzieć, jak wprowadzasz się do domu jej matki. Domu jej matki? A to nie jest twój dom? Dobra, wiem, o co mu chodzi, ale najbardziej bolesna w tym wszystkim to jest jędzowatość Edyty. Edyta, wiesz, że nie potrafię bez ciebie żyć, prawda? Mnie się wydaje, że dla Agaty najbardziej wstrząsająca jest sytuacja między mną a jej matką. Kiedy jesteśmy same, naprawdę dobrze się rozumiemy, rozmawiamy, śmiejemy. Jestem tak jakby jej starszą siostrą, a później ona nagle się zamyka w sobie i mam wrażenie, jakby miała poczucie zdrady wobec swojej matki w momencie, kiedy się kumplujemy. Ona tutaj dobrze się czuć nie będzie. Ona nie potrafi się otworzyć. Ona powinna nabrać cierpliwości, znosić te ciosy Julii, nie reagować źle. Co ty w ogóle Czy ona próbuje mu mówić, że Agata ją uwielbia i że Julia to jest ta zła? Nie no, trzymajcie mnie, bo zaraz założę buty, bo nie mam butów, ale założę buty i dalej to już nie biorę odpowiedzialności za to, co się wydarzy. Tak uważam. Cóż, trudno jest zachować spokój, kiedy ona cię obraża i przecina opony w samochodzie. No tak, charakterek to ona ma, masz rację, ale pójdę z nią pogadać, aby załagodzić tą sytuację. Na pewno zrozumie, że to jest dla jej siostry. Córuś przyszła. Dla dobrej córki. Jak się czujesz? Cześć, Agato. Cześć. Cześć. Chodź. Cześć. Siadaj tutaj z nami. Siadaj. Co ona tu robiła? Jeśli odpuściłam sobie szkołę, to po to, żeby moi rodzice się zeszli, a nie po to, żeby ona bawiła się w pracownika socjalnego. Edyta była taka wrażliwa. Rozumiała, kiedy coś szwankuje. Była błyskotliwa w swoich analizach. Zawsze tam, gdzie potrzeba. Rzeczowa, pozytywnie nastawiona. A przynajmniej chcę, żebyś tak o niej myślał. Bo ja na przykład po 7 minutach znajomości z nią mogę stwierdzić, że jest lekko pierd***a. Julia będzie miała niespodziewaną wizytę. Przychodzi do niej Edyta porozmawiać o Agacie. Czy Julia zgodzi się na takie wtrącanie w sprawy jej najbliższych? Cześć Julia, możemy porozmawiać? Nie mam ci nic do powiedzenia. Słuchaj, ja wiem, że mnie nienawidzisz i to jest normalne. Ale uważam, że powinnyśmy porozmawiać, bo jest problem z Agatą. A co ciebie to obchodzi, że jest problem z Agatą? No przecież ty ich nie lubisz. Nie pomożesz Agacie, żyjąc w świecie złudzeń. Są miliony dzieci, których rodzice się rozwiedli i mają się całkiem dobrze. Tocząc ze mną wojnę, nie pomagasz Agacie. To teraz to jest moja wina. Nie wierzę. Ja nie mówię, że to jest twoja wina. Wszyscy gdzieś błądzimy. Ja przyszłam tutaj do ciebie zaproponować ci pokój. Albo próbę zachowania się przyjaźni w obecności Agaty. No okej, zgadzam się. Wierzę, że się wszystko ułoży. Agata to naprawdę bardzo dobry człowiek. Świetnie ją wychowałaś. Dzięki. Nie daj się zwieść, Julio. Wydaje się być miła teraz, ale tak naprawdę tylko czeka, żeby wbić w ciebie twoje szpony i ukraść ci wszystkie bananki. No to jest oczywiste, że coś knuje. Wizyta Edyty dała Julii do myślenia. Dla dobra córki decyduje się odłożyć na bok swoje urazy. Ale czy Agata także jest gotowa podjąć taki wysiłek? Edyta wczoraj przyszła, żeby porozmawiać. Czego chciała?
A, chciała na twój temat porozmawiać. Wiesz, ona cię lubi. Bez wzajemności. Agata, ja mam prawo jej nie lubić. Ale dla ciebie jest miła. Mamo, to hipokrytka. Ale na urodziny dała tobie super prezent. Ty no faktycznie, jak ktoś oczernia się przy twoim ojcu i obraża matkę, ale potem da ci fajny prezencik, to się w sumie zeruje, nie? A wcale nie musiała. Czekaj, czekaj. Teraz chcesz się poddać tej dziewczynie? Nie. Ale to jest kobieta twojego ojca. To czy ci się podoba... Agata! Tak, mamo, jestem pewna, że ona zdradza tatę. Mówisz? Co ci silna na język przyniesie? No, weź przestań bronić Edytę, tak łatwo cię zmanipulować, że powiedziała, że fajnie wychowałaś córkę i co, już jest git? Widziałam ją wczoraj z jakimś facetem na mieście. To jest na pewno jej kochanek. No, a oczywiście tato zaślepiony nic nie widzi. Edyta miałaby kochanka? To byłaby najwspanialsza wiadomość. Zawsze chciałam zobaczyć ich rozdzielonych. Nie wierzyłam, że mogłabym się pozbyć jej tak szybko. Musiałam dowiedzieć się coś więcej na ten temat. Można by powiedzieć, że to niefajne zachowanie ze strony Agaty, ale tak naprawdę to się jej nie dziwię. Przecież Edyta chyba próbowała mu wmówić, że Agata przecięła jej przewody hamulcowe, a to jest jakby poważne przestępstwo już. Albo mam demencję, nie pamiętam i sobie to zmyśliłem, nie wiem. Mamo, chcesz, żebym zawału dostała? Co robisz? Patrzę, co dzieje się za oknem. Miałaś rację, widziałam go. Kogo? Kochanka Edyty. Przez kilka sekund widziałam kogoś przed wejściem do ogrodu. Sądząc po sylwetce, był to mężczyzna. To kochanek Edyty. Tak? Jesteś pewna? No pewnie, stoję tutaj tyle, obserwuję. Gdyby to był ktoś znajomy, poznałabym. Ten uczuć, kiedy zmyślasz jakąś historię i potem okazuje się prawdziwa, w sumie to powinna się cieszyć. Agata nie ma żadnego pomysłu na to, jak połączyć na nowo swoich rodziców. Poprosiła ojca, żeby ją odwiedził. Co się dzieje? Jest jakiś problem? Nie, nic takiego. Ale wiedziałam, że Edyta wyszła, więc pomyślałam, że moglibyśmy w końcu spędzić parę chwil razem. Rację, kochanie. Mama jest w domu? Nie, w pracy. A gdzie Edyta poszła? Z koleżankami poszła na koncert, ale... Ja nie rozumiem tej muzyki. Widzisz, mama by cię nigdy samego nie zostawiła. Daj spokój. No ale tato, taka jest prawda. Mama dbała o Agata, ciebie, przestań, a ona jest egoistką. Okay? To fajne spotkanie z ojcem. Nie minęła nawet minuta i zaczęliście się kłócić o Edytę. Córka, próbuję ci powiedzieć, że Edyta prawdopodobnie się z kim spotyka. Co to znowu za historię? Ty jej to wbijałaś do głowy? Myślisz, że jej to jest do czegoś potrzebne? Nie, Agata widziała Edytę z kochankiem. Ja też. Widzę, że jesteś zdolna do wszystkiego, żeby mnie z Edytą rozdzielić. Wiesz co? Jesteś żałosna. Nie mów do mnie takim tonem! Dobra, przestańcie. To moja wina. Skłamałam. Nie widziałam Edyty z nikim na mieście. Ona nie ma kochanka. Dlaczego tak zrobiłaś? Żebyś reagowała, no. W pewnym momencie zaczęłaś się poddawać. A tak tato nigdy do nas nie wróci. A myślisz, że jak uzna was za obłąkane kobiety z obsesją na punkcie zniszczenia jego związku, to co, wtedy wróci? Pozwoliłam się otumanić swojej 15-letniej córce. Powoli przestawałam cokolwiek rozumieć. Ale się wpakowałam. Następnym razem, jak będę chciała naopowiadać bajek, będę musiała lepiej pomyśleć. Bo do tej pory nie przysłużyło się to niczemu dobremu. Było nawet coraz gorzej. Czekaj. Kilka dni później Agata zauważy, że być może nie była daleka od prawdy. Czyżby Edyta faktycznie miała coś do ukrycia? Nie jesteś sama? Sama jestem, zajmuję się dokumentami. Ale ja słyszałam jakiś męski głos. Nie, to radio w tle. Moje kłamstewko okazało się prawdą. Edyta faktycznie miała kochanka. Byłam pewna, nie śniło mi się przecież. Słyszałam tego faceta. Mówiła, że to radio. Była z moim ojcem zaledwie 6 miesięcy i już go zdradzała? Mordo, niektórzy ludzie są razem tydzień i dochodzi do zdrady. Czego ty się spodziewasz po kimś takim jak Edyta? To niebywałe. Miałam o tym powiedzieć ojcu, matce? Przecież nie uwierzyliby mi. Agata nie wie, do kogo ma się zwrócić. Ale nie tylko ona coś zauważyła. Widziałaś go? Prawda? Kogo znowu? No faceta ubranego na szaro. Skąd wiesz? A cóż, był wczoraj, przedwczoraj. Miałaś rację. To dlaczego nic nie powiedziałaś ojcu? Wiesz, nie byłam pewna. Poza tym najeżyłby się na mnie.
Masz rację. Sam się musi o tym przekonać. Kochanie, trzymaj się od tego jak najdalej. Nie możesz rozwiązywać problemów ojca. Skoro ma się w to nie wplątywać, to po co jej mówiłaś o tym? Julia sabotuje siebie samą. Przez następnych kilka dni Julia niemal nie opuszcza swojego stanowiska obserwacji. Tego ranka nieznajomy znowu jest u Edyty. No, niezły facet. Świetnie pasuje do Edyty. Trzeba ściągnąć tatę, żeby został go w domu i ich zaskoczył. Ale do kogo ty dzwonisz? Halo? Tato, tak, przyjedź szybko. Nie do mamy. Tak, Edyta ma problem. Proszę cię, przyjedź szybko. Teraz albo nigdy. Musiałam wszystko zaryzykować. Jeśli wszystko by się powiodło, to miałybyśmy Edytę z głowy. Chciałam to zobaczyć. Zbyt długo na to czekałam. Ale ty wiesz, że zerwanie z Edytą nie musi wcale poskutkować powrotem do twojej matki? Bo może już jej nie kocha i jakby chciał wrócić do Julii, to by to zrobił, ale tego nie zrobił, więc pewnie nie chce. Agata i Julia myślą o tym, że może w końcu udało im się zemścić. Ale czy nie posunęły się za daleko w swoich domysłach? Julia, co ty tutaj robisz? Ogry, Edyta? Wszystko w porządku? Przyszłam z wizytą. Ale jakim prawem pozwalasz sobie tutaj przychodzić bez zapowiedzi? Pozwoliłam sobie również zaprosić swojego męża. Wiktor? Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy. Co się tu dzieje? To jest kochanek Edyty. Chciałam ci przedstawić. O nie, to pewnie nie jest kochanek, tylko jakiś pracownik czy coś. Ale dlaczego wtedy go by tak ukrywała, co? Wiktor. To jest mój brat Julian. Ach, to dlatego przychodzi tylko, kiedy nie ma Wiktora. I wychodzi zawsze ogrodem. Przykro mi, Wiktor. Miałam zaprosić Juliana na twoje urodziny w niedzielę. Nic ci o nim nie mówiłam ze względu na to, że po śmierci rodziców nie mieliśmy kontaktu. A teraz mamy wiele spraw do omówienia. Co za wyobraźnia, Edyta. No imponujesz mi. Tak się tego zobaczyłem, co i tak nawet pomyślałem, że kurczę, trochę podobny do tej Edyty. Może mówić prawdę. Ale to prawda. Nie wierzy mi pani. No proszę. No i? Przepraszam, że wam przeszkodziłam. Kochanie, to też moja wina. Przepraszam cię, że ci go wcześniej nie przedstawiłam. Ale idiotka była ze mnie. Ośmieszyłam się i to przy mojej córce. Najgorsze jednak dla mnie było spojrzenie Wiktora. Wydawało mi się, że już teraz na pewno wszystko straciłam. Albo już dawno wszystko straciłaś, pogódź się z tym i znajdź sobie innego chłopa. A poza tym nie zbłaźniłaś się przed córką, bo to był głównie jej pomysł. Biedna mama. Bolało mnie widzieć ją w takiej sytuacji. To była moja wina. Okej, może to i był jej brat, ale było coś w tym dziwnego. Gdyby przyszedł raz czy dwa, zgoda. Ale nie w ten sposób. Musiało chodzić o coś innego. Też tak myślę, masz łeb, Agata. Tylko o co chodzi? Tego się nigdy nie dowiemy, albo się dowiemy w następnej scenie, nie wiem. Julia wychodzi od Wiktora. Strasznie jej wstyd. Agata zauważa pewien szczegół, który może mieć znaczenie. Musi być jakieś logiczne wyjaśnienie tego wszystkiego. Przestań. Myślę o tej teczce w niebieskiej okładce. Ona zawsze ją miała, kiedy spotykała się z tym facetem. Agata, on nam pokazał swój dowód osobisty. To jest jej brat. Widziałaś, jak zostałam ośmieszona. Dosyć. Muszę się w końcu czymś innym zająć. Dobra, ale ja tak tego nie zostawię. Wracam tam. Agata! Cicho. Faktycznie podejrzana ta teczuszka. Tylko co tam takiego strasznego może być? Może arkusze maturalne? Edyta nie zdała matury i się wstydzi i do niej teraz będzie podchodzić ten brat, to tak naprawdę korepetytor? Specjalnie sobie wybrała z takim samym nazwiskiem, żeby wymyślić alibi? To brzmi bardzo sensownie. Kilka godzin później Agata znalazła to, czego szukała. Edyta zostawiła dokumenty na stole w ogrodzie. Agata wykorzystała ten moment. Co kryje w sobie niebieska teczka Edyty? Wiesz, co to jest? Nie wiem, ale zaraz zobaczymy. Mama przejrzała wszystko. Byłam pewna, że ona jest z ojcem tylko dla pieniędzy. W niedzielę były urodziny ojca. Była tam też Edyta z bratem. Przygotowałyśmy im z mamą małą niespodziankę.
I faktycznie, w najbliższą niedzielę przyjęcie urodzinowe przybiera niespodziewany obrót. Wiktora. Zdróweczko. Zdróweczko. Otworzę. Ale wygląda smutno ten stół jak na urodziny, w sensie, no taki bogaty, nawet chipsów sobie nie mógł kupić. No co to są za urodziny bez chipsów? No przepraszam bardzo. Zaprosiłaś kogoś jeszcze? Nie, nikogo się nie spodziewam. Spójrz, co twoja córka znalazła. Nie dość głupstwa wyprawiałaś? Ona wie, co to jest. To ona wszystko ukrywała. To są przelewy bankowe. Naszych podwykonawców ze Szczecina. Sprawdziłam wszystko w rejestrach handlowych. Edyta i jej brat są głównymi udziałowcami firmy podwykonawczej, którą ona tobie poleciła. To nie może być prawda. Może być. Byłeś okradany przez swoją kobietę, nic dziwnego, od razu widać, że to jakaś zmija. Ale ciekawe, że w taki mądry sposób cię okradała, no ja bym o tym nie pomyślał. Edyta, wychodzimy. Tak naprawdę ta firma istnieje tylko na papierze. Nieprawda. Przelałaś im miliony złotych. Edyta, ty to robiłaś dla pieniędzy? A czy ty naprawdę wierzyłeś, że ja będę mieszkała w tej norze obok twojej historycznej żonki? Idziemy, Julia. Poczekaj, nie wywiniesz się z tego tak. Spokojnie, dzwoniłam na policję. Już tu są. Tato, nie martw się. Jesteśmy z tobą. Najtrudniejsze do zniesienia było to, że wszystko w naszym związku było kłamstwem. Uśmiechy, wzdychanie, pieszczoty. Wszystko. Ale w tym całym moim nieszczęściu mam chyba jedną szansę. Skoro wszystko było nieprawdziwe, to powinienem szybko zapomnieć o Edycie. Jeśli on teraz wróci do swojej żony i Agaty, to czy Julia nie poczuje się, jakby była po prostu opcją B? No nie wiem, ja bym się tak poczuł na przykład, no. Ale fajnie, że Edyta pójdzie do pierdla, jestem happy. Kilka tygodni później Edyta i jej brat oczekują swojego procesu. Agata odzyskała w końcu spokój. Nie. Jak tam? Nauczyciel powiedział, że wszystko dobrze nadrabia, nie ma mowy o powtarzaniu klasy. No to super, jestem dumna, gratuluję. Dziękuję. I właśnie z tej okazji zaprosiłam tatę na kolację. No i świetnie, tylko że ja nie zrobiłam zakupów. Nie martw się, zamówimy pizzę jak zawsze. Oho, teraz mogą pizzę zamówić, ale na urodziny ojca to już szkoda pieniędzy. Idę zadzwonić, okej? Okay? Okej. Okay. A jak tam u ciebie? Jak nastrój? Średnio. Powoli jakoś z tego wychodzę. Ale życie na koniec potrafi płatać miłe niespodzianki. I na to liczę. Wiktor wpadł w ramiona innej, jednak nie czyni to z niego potwora. Poza tym takie doświadczenia sprawiają, że dorastamy. Aha, czyli jednak jest zadowolona, cieszy mnie to, ale jest jeden problem. Zrobił mi smaka na pizzę, a ja pieniędzy niestety nie mam kogo okraść nawet, no. Na szczęście za jakieś dwa dni mam wypłatę i sobie może kupię Giuseppe czy coś. Agata jest szczęśliwa. Jej rodzice pogodzili się. Nastolatka ma nadzieję, że wkrótce będą mogli we trójkę znowu zamieszkać pod wspólnym dachem. A wy? Czy naprawdę znacie swoich sąsiadów? Oczywiście, że nie, ale znam was. I wiem, że jesteście na tyle kochani, że zostawicie łapeczkę w górę, jakiś cudowny komentarz i zostawicie subika z dzwoneczkiem, włączcie wszystkie powiadomienia. No i to by było chyba na tyle, nie? Że ja się z wami żegnam, Eluwina!